13 grudnia wspominamy świętą Odylię Opatkę. Odylia była córką alzackiego księcia Adalryka. Miała urodzić się niewidomą, dlatego ojciec wyrzekł się jej. Powierzył ją pod opiekę pewnej kobiecie, a potem oddał ją do opactwa w Balma. Legenda podaje, że kiedy Odylia jako dziewczę otrzymała chrzest, miała odzyskać wzrok. Chrztu udzielił jej biskup święty Erard. Wtedy ojciec przyjął córkę do swojego zamku. Przybyła tam wraz ze swoim bratem Hugonem. Ojciec na jej prośbę ufundował opactwo, jak sama nazwa wskazuje, na wysokim wzgórzu w Hohenburgu, w pobliżu Strasburga, gdzie Odylia została pierwszą opatką. Według podania miała ufundować drugie opactwo żeńskie w Niedermünster. Po świątobliwym życiu pożegnała ziemię dla nieba 13 grudnia około 720 roku. Odylia została pochowana w Hohenburgu, w kościele świętego Jana. O jej kaplicy, w tymże kościele i grobie wspomina papież święty Leon IX w 1050 roku. Część jej relikwii została rozdzielona po różnych kościołach. Cesarz Karol IV w 1353 roku otrzymał relikwię jej ramienia i umieścił ją w Pradze. W korbie doznawała czci relikwia jej czaszki, która obecnie znajduje się we Freikamps. W roku 1795, w czasie rewolucji francuskiej, grobowiec świętej został sprofanowany i zniszczony, ale relikwie na szczęście ocalały. Już w wieku IX spotykamy imię świętej Otylii w litanii kościoła ratyzbońskiego, zaś od wieku X również we Frieseigen i w Utrechcie. W St. Gallio obchodzono co roku jej pamiątkę od wieku XII. W Strasburgu doroczna jej pamiątka bywa obchodzona jako uroczystość. Pod opieką świętej Otylii powstała w roku 1884 kongregacja benedyktynów misjonarzy. Święta ma na zachodzie również swoje sanktuaria. Najgłośniejsze z nich jest w Mont Saint-Odile, gdzie podążają liczne pielgrzymki. Kult świętej Otylii rozpowszechnił się w Alzacji, w Bawarii, w niektórych okręgach Szwajcarii, Francji i w Czechach. Święta była czczona jako patronka od chorób oczu i od bólu głowy. Ikonografia przedstawia ją w stroju opatki z księgą reguł i naczyniem płaskim, na którym są widoczne oczy. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w świętej Odylii, opatce, wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.